dzisiaj nikt się tym nie zajmuje. Pan Głowacki. Pan Głowacki jest dyrektorem szkoły w Radaniewicach i uczy historii. Również oficer Służby Bezpieczeństwa. Następny z kolei Henryk Robemer, wtedy porucznik odszedł na emeryturę jako major. Prawa ręka Komucha Zenkego. Prawda? Następny przypadek podaje, zginął jeszcze jeden chorążyk, Basto, który był łącznikiem. Bo chciałem powiedzieć, że tu ktoś nie wie, to ja byłem przewodniczącym MKZ-u Michała Wrocławskiego i twórcą m.in. związków rolniczych. Człowiek został zastrzelony i mówi, że się oszczepił. Sprawy nie ujawniono do dzisiaj. A takie bicie piany, prawda, bo ktoś wyjdzie, bo był działaczem. Nie, musimy ich wszystkich rozliczyć. Bo jak ich nie rozliczymy, to oni się tak rozmnażają. Jak chwasty. Turandapem ich wytniemy, a oni tam powstają. Nawet jak kapsułę by założył, taką jak w Czarnobylu, to sobie dziurę znajdą, żeby wyjść. Więc czas najlepszy teraz, żeby ich wszystkich rozliczyć. Następną rzecz chciałem powiedzieć. Jeżeli oni mówią, dostali w łasce 2000, bo resztę im zabrali, to mówią, że za to się nie da wyżyć. Moi koledzy działacze, którzy się mało to mówi, wielu działaczy żyje za 1000 zł i to w mieście. Bo niektórzy mówią, że za 12 tysięcy to na peryferiach nie da się wyżyć. Więc dzisiaj jest czas rozliczeń wszystkich złodziei, wszystkich tych, którzy męczyli polski patriotyczny naród. Trzeba spakować w normalny pociąg, gdzie są łóżka, wynieść na granicę ruską i ich tam wysadzić, gdzie się Rosjanie nimi zajmą, bo to są ich towarzysze. Dziękuję bardzo.